Witam w mojej kuchni, w moim foodbooku 1900 kalorii. Dzisiaj pokażę Wam, co jem i bardzo się cieszę, bo dawno nie było takiego filmu. Dlatego zaczynamy. Zróbmy coś pysznego. Tutaj mamy składniki potrzebne na śniadanie. Dodaję dokładnie 3 łyżki płatków górskich. Raz, dwa, trzy. Zalewam je wodą. I czekam. Wszystko potrzebuje czasu, dlatego dajmy tym płatkom czas. Nasze brzoskwinki kroję sobie tak, aby je idealnie zgrillować. Pokroiłam tą nektarynkę, tak jak widać, moim zdaniem całkiem ok. Stwierdziłam, że jedną nektarynkę zjem normalnie, a druga będzie jakby zgrillowana. Także tą piękność odkładam na później. Czas na grillowanie. Wyjmuję grilla, dawno go nie używałam. Specjalnie nawet umyłam części od niego, żeby, wiecie, no słodki smak i słony się nie pomieszał. Tadam! Mamy grilla. Owsiankę dzisiaj zrobię na wodzie. To jest mój mały garnuszek i łyżka ze świnką. To jest mój ulubiony zestaw do robienia owsianki. Ale zanim to banan i teraz tak. To jest naprawdę ogromny banan i połowę wykorzystam do owsianki, żeby ją zagęścić, a połowę do jakby ozdoby. Zawsze właśnie tak to przygotowuję, że rozgniatam banana na skórce, żeby nie robić sobie bałaganu. I na ten moment mamy tutaj banana, żeby zagęścić owsiankę, nektarynki do grillowania i banany do ozdoby. Troszeczkę wody. Owsianka na wodzie, powiem Wam, że dopiero po czasie stwierdziłam, że owsianka na wodzie, a owsianka na mleku nie różni się aż tak bardzo, a mamy tutaj trochę kalorii mniej. I lecimy, woda się zagotowała. Dodaję płatki owsiane, które już spęczniały, tak się mówi. Spęczniały. Owsianka potrzebuje troszkę czasu, także zostawiam ją. Banan już czekam, ja zaczynam grillować nektarynki. Włączam mojego grilla, to nie jest sponsor, chociaż bardzo lubię Tefal. Wzięłam własną temperaturę medium. Posypię nektarynki erytrytolem. Myślę, że to da bardzo fajny efekt. Dodaję naszego banana do owsianki. Mieszam delikatnie. Wszystko na małym ogniu. A tutaj grill już się na pewno rozgrzał, dlatego wkładam. No, grillowana nektarynka, moim zdaniem, będzie przepyszna. Zamykamy. No dobra, to jest taki moment, że owsianka, moim zdaniem, dla mnie to już jest ok. Wykładam tą piękną owsianeczkę. Tą nektarynkę chcę sobie zjeść po prostu. Dodaję banany. Teraz daję trochę cynamonu na całość. Zobaczmy, co się dzieje pod grillem. Okej, jest naprawdę spoko. No i teraz, kochani, zdejmujemy zgrillowane nektarynki. I ostatni maluszek. Wow! Teraz troszeczkę nasion chia, dosłownie trochę do ozdoby. Szczyptę. Tak to błasko wygląda. A to jest ogólnie bardzo opcjonalne, aby dodać sobie trochę skyra. Ja daję akurat całe tutaj pudełko. Osobiście bardzo lubię jeść po prostu skyra i nie mam po prostu z tym problemu. Także w zasadzie to tak się prezentuje moje danie. Ma to około 500 kalorii. Dokładne tutaj opisy podam Wam w opisie. Co użyłam, ile co miało kalorii i tak dalej. Moim zdaniem genialne śniadanie. No i zaczynam sobie jeść. Dla miłośników nektarynek przepyszna. Dobra, sama owsianka jak wyszła. Grillowana nektarynka, pycha. Kocham od rana jeść więcej owoców, także naprawdę fajowy pomysł, pycha. Idę sobie to wszamać przed telewizor. Na drugi posiłek nalewam sobie kefir. Tak, do wypicia. Kefir zawsze zdrowa sprawa. Calutki ten kefir tutaj wypiję właśnie sobie. Właśnie zrobiłam zakupy i już Wam pokazuję, co będziemy potrzebować do obiadu. Aby zrobić smażony makaron ryżowy z kurczakiem, brokułem, papryką. Najpiękniejsze kwiaty na świecie.
kolendra, szczypiorek, jajko, szalotka, papryczka chili. Zrobimy z tego cudowne danie. Jedną pieść skroję, a druga idzie do lodówki się marynować. Mam tutaj około 300 gram kurczaka. Do kurczaka dodaję ząbek czosnku, 3 łyżki sosu sojowego, paprykę słodką, paprykę ostrą, sól, pieprz. Tak to właśnie wygląda. Teraz mieszamy. Najlepsze profesjonalne mieszanko. I takiego kurczaka zostawiam sobie na chwilę, bo jeszcze nie jestem głodna, a on właśnie niech przesiąknie tym wszystkim. No dobra, osolona woda. Tutaj robię makaron, a tutaj robię brokuła. Ta-dam! Brokuł, makaron ryżowy. Dobra, w końcu troszeczkę zgłodniałam, mam już wszystko praktycznie przygotowane, co jak co, ale woka to mam zarąbistego. Kroję sobie jeszcze teraz paprykę, tasek też konkretny. Może Wam szybko to pokażę. Tutaj mamy już zrobiony makaron ryżowy, ugotowany brokuł, papryka skrojona, szalotka, kolendra pokrojona, szczypiorek pokrojony, zamarynowane mięso i 2 łyżki oleju rzepakowego. Dam Wam muzyczkę i zacznę to po prostu robić, bo wiecie, smażenie to jest taki dźwięk średni. No ale wiadomo, troszkę oleju, będę go właśnie wykorzystywała dzisiaj cały dzień. Ja zaczynam od cebulki, czyli szalotki w tym wypadku i wrzucam mięsko. Dodałam cyprynowi, a sama im to. Troszkę sobie też cytrynki wkrapiam. No i taki to jest właśnie. Trochę pad thai. Smak bardzo pad thaiowy, bardzo azjatycki, tajski. Moje smaki. No, powiem Wam, że tak szybko zjedliśmy, że no już nic nie ma. Bardzo dobre to było. Ja kocham takie smaki azjatyckie, także całość z tym jajeczkiem, z tą kolendrą była bardzo dobra, ostre. Właśnie tak dobrze ostre, bardzo dobrze ostre. Jestem zadowolona. Kalorie i składniki w opisie. Ja już po kąpaniu, ogarnięta, bez makijażu, zaczynam robić kolację. Już tak trochę piżamowo, więc proszę mnie nie oceniać. Powiedziałabym, że jest to przepis moich wakacji, bo kocham bowle i właśnie zrobię bowla z tego, co mam. Tutaj wstawiłam sobie 2 jajka i robię je na pół miękko, czyli 4 minuty, jak już woda będzie zagotowana, to wtedy 4 minuty sobie odmierzam. A teraz, jak widzicie, obrabiam fasolkę. Fasolkę kocham, naprawdę bardzo polubiłam. Później jeszcze ją umyję i też pogotuję około 15 minut. Fasolka ogarnięta, teraz idę ją umyć, jajka jeszcze 2 minuty. Ej, fasolka w środku powinna być taka czarna? To ciekawe. No i teraz fasolkę umytą gotuję. I razem z fasolką wstawiam ryż. Może tak nie powinno się robić, ale ja to zrobię w jednym garnku. W tym czasie odcedzę sobie kukurydzę i tuńczyka. Obrałam jajka, mamy tuńczyka, ogóreczki. Jeśli chodzi o ogórka, to uwaga, uwaga. Obieram go trochę i to jest dla mnie bardzo ważne. Ja po prostu chcę mieć z tego ogórka takie zawijaski. Zazwyczaj robię z czegoś takiego, coś takiego z marchewek. Z marchewek mi po prostu najbardziej smakuje. Zrobię teraz taki sos, do którego daję 1/4 awokado, resztkę ogórka, który mi został, oraz zwykły jogurt naturalny. Ten jest akurat z wysoką zawartością białka, także spoko. Do tego jeszcze 2 ząbki czosnku i troszkę cytryny. Cytrynę od razu w kroplę.
troszkę tej kolendry, dam zaraz jeszcze jakieś przyprawy, ale tak mniej więcej wygląda nasz dip. Teraz uwaga, blenduję to cudo. Wygląda ślicznie, mamy tutaj taki zielonkawy kolorek. Dajemy oczywiście sporo pieprzu i sporo soli. Jeśli chodzi o awokado, to robię coś takiego, że kroję je paseczki. Wracając do tego dipu, moim zdaniem fajnie, bo smakuje trochę jak tzatziki. Taki orzeźwiający, fajny dip. Ale przyznam się szczerze, że ja bardzo kocham pomarańczową shirashię. Ona jest zarąbista w tym przypadku, ale no niestety nie było jej nigdzie. Wcale tych ogórków nie muszę jakoś kroić, bo widzę, że są malutkie, także mi to będzie pasowało. No dobrze, mamy już naszego bowla, naszą miskę. I oczywiście na środek mamy ryż. Warto sobie w takim kubeczku to zrobić, bo wtedy ładnie wygląda po prostu. Całą tą cudowną fasolkę szparagową. Brokuły z obiadu. Dodajemy tego tutaj tuńczyka. Ale tuńczyk musi być koniecznie popieprzony, posolony. Obok ogórków ogóreczki. Kukurydzę. Naszego dipu troszeczkę, ale tak trzy łyżeczki tego dipu. Awokado. Na początku sobie trochę jakby otwieram, żeby łatwiej wyszło. Całkiem ładnie wyszło. Teraz jajeczko. Listki kolendry, żeby było ładnie. I konkretnie pieprzymy tuńczyka szczególnie. Solimy. I w tym momencie mamy, moim zdaniem, bardzo fajnego bowla. Jeśli chodzi o mnie, to są to moje jakby ulubione składniki, więc bez problemu wsunę taki talerz. On może mieć kalorii tyle, ile po prostu dacie ryżu, ile dacie awokado, bo to są najbardziej kaloryczne składniki, ale sam tuńczyk ma 100, warzywa praktycznie nic nie mają. A moim zdaniem to jest taka perfekcyjna, zdrowa micha i idealny obiad czy kolacja. Pycha! Ja kocham takie bowle jeszcze, to jest w ogóle inspiracja Hawajami, bo Buddha Bowl. I moim zdaniem ja jestem zakochana. Przykro mi, bo nie ma niestety marchewki, którą kocham. No ale są, jest kukurydza, uwielbiam kukurydza. Trochę dipku. Jajeczko, awokado. To są pyszne smaki i ja je po prostu kocham. No powiem wam, że dzięki takiej zdrowej misce możecie takie, wiecie, trochę przemycać tych takich zdrowych produktów do swojej diety. Zarąbista. Dziękuję za oglądanie, myślę, że postaram się to zjeść. Wszystko mi bardzo smakuje z tym tutaj połączeniem. Wiecie, to polega trochę na tym, że dajecie swoje ulubione składniki i po prostu je jecie. I to chyba najważniejsze. Dziękuję za oglądanie, była z wami Zuzia. Mam nadzieję, że wam się podobało, dawajcie znać, bo bardzo chętnie bym nagrała więcej takich foodbooków. Dzięki za oglądanie, pa!